W rok po premierze systemu Windows 10 zajmuje on aktualnie drugie miejsce wśród najpopularniejszych systemów operacyjnych. To wynik, który zapewne udało się osiągnąć za sprawą oferty darmowej aktualizacji, która obowiązywała przez rok. Dokładny udział najnowszego Windowsa na komputerach PC w sierpniu wyniósł 22,99% ze skokiem 1,86% względem poprzedniego miesiąca. Liderem nadal pozostaje Windows 7 z wynikiem przeszło 47%, z kolei udział Windows XP oscyluje w granicach 9-10%. Windows 10 natomiast jest liderem wśród użytkowników platformy Steam, na której to 47% maszyn gamingowych działa pod dyktando dziesiątki. Jeżeli tendencja się utrzyma, Windows 10 jeszcze w tym roku ma szansę zagościć na co czwartym komputerze. Co jednak z liderem? Windows 7 zapewne utrzyma się jeszcze przez wiele miesięcy na pierwszym miejscu, jednak nic nie trwa wiecznie. Całkiem możliwe, że w 2017 roku, po kwietniowej aktualizacji Redstone 2, jeszcze większa liczba użytkowników zdecyduje się przesiąść na Windows 10.